Cześć, tu Rafał Różalski z RFoto. W dzisiejszym filmie chciałbym się bardziej przyjrzeć nowemu narzędziu, jaki jest w Lightroom 6, to tworzenie panoram. Tutaj mam przygotowane 10 zdjęć, one zostały zrobione z ręki, w pionowym, jak widzicie, ustawieniu aparatu. I zobaczmy sobie, jak poradzi sobie z tym właśnie nowy Lightroom 6. Zaznaczmy teraz wszystkie nasze zdjęcia. Pierwsze klikam na moje zdjęcie, pierwsze tutaj klikam, następnie wciskam Shift, ostatnie zdjęcie. W tej chwili prawy myszy i tutaj Photo Merge i Panorama. W tej chwili będę miał podgląd i program stworzy sam, połączy te zdjęcia. Następnie tutaj mogę wybrać opcję, aby samą dobrał jak najlepszą z tych trzech opcji tutaj, które mamy, sferyczną, cylindryczną, perspektywy. Program, po zaznaczeniu tej opcji, program sam wybierze najlepszą z tych trzech, które mamy. Tutaj sobie sami sprawdzimy, jak to wygląda. No, tutaj niżej mamy autokrop, czyli autoprzycięcie, tak wygląda nasze zdjęcie. Po przycięciu właśnie jest tak. I teraz sprawdźmy, to była sferyczna, teraz zobaczmy, jak będzie cylindryczna wyglądała. Porównajmy jeszcze. Cylindryczna jest bardziej wyciągnięta w górę, widać. I sferyczna. No, tutaj ładniej to wszystko wygląda, ale centralnie mamy ostro, a boki są nieostre. Więc zobaczmy, co zaproponuje program. Którą opcję? Sferyczną. Tak myślałem, również ta sferyczna najlepiej tutaj wyglądała. No i w tej chwili wciskam Merge i będzie program tworzył nam ten nowy plik. On tutaj będzie na dole widoczny i to będzie z rozszerzeniem zdjęcia, które miałem w aparacie, i następnie będzie z myślnikiem i będzie pano. Będzie to plik RAW, czyli ten DNG format, który będzie można następnie edytować w panelu Develop. I już mamy utworzony ten plik. Jak możecie zauważyć, tutaj mamy nazwy plików, bo tych, które były w aparacie zrobione, a tu jest stworzony przez właśnie program Lightroom z myślnikiem pano. I DNG jest. Tu mamy NEFE, tu są DNG. Następnie zobaczmy, jak to wygląda, jak wygląda ta panorama. Oceńmy łączenia, czy nie ma jakichś gdzieś problemów. W większości programów jest tak, że problemem jest łączenie kilku zdjęć i występują takie jakby zaszumienia w niektórych miejscach lub po prostu nawet nachodzenie na siebie zdjęć. Ale tutaj wygląda to całkiem nieźle i uważam, że program Lightroom chyba sobie zdecydowanie lepiej radzi z tworzeniem panoram jak z tworzeniem zdjęć HDR. Jak możecie zaobserwować, właśnie mam tam jeden film, który pojawia się bardzo duże zaszumienie, jakieś takie dziwne rzeczy. Jeszcze potestuję, podzielę się z wami z tymi zdjęciami HDR, poćwiczę jeszcze, zobaczę. Oczywiście dam szansę, od razu nie skreślam. Więc będziemy mogli to ocenić. Zapewne też zrobię z tego film. Uważam, że no, tak przygotowaną panoramę można zacząć edytować już w panelu Develop. Dziękuję za subskrypcję i zapraszam ponownie do odwiedzin.